I w pewnym momencie, mają 30 lat, pojechałam na wakacje i wzięłam przez przypadek tak zwany tą Biblię ze sobą. I tam na tych wakacjach, gdzie nic specjalnie się nie działo, po raz pierwszy nie imprezowaliśmy, po raz pierwszy nie byliśmy w jakimś tłumie ludzi, tylko na jakimś odludziu. Tam wtedy miałam sen. Sen, w którym zostałam skonfrontowana z tym, że Bóg jest, że On jest prawdziwy, że On jest prawdziwy i prawdziwie za mnie umarł. Byłam przerażona tym snem, więc w nocy sięgnęłam po tą Biblię i otworzyłam, na chybił trafił. I wtedy mój wzrok padł na pewne słowa, które Jezus wypowiedział do swoich uczniów. On tam powiedział, że każdy, kto się do Niego przyzna, i On się przyzna do Niego przed swoim Ojcem w niebie, ale kto by się Go zaparł na tej ziemi, On się nie przyzna do Niego przed swoim Ojcem w niebie. Ja wtedy zrozumiałam, że to jest ten moment walki o moją duszę, o moją przyszłość. Zrozumiałam, że jestem istotą wieczną. Zrozumiałam, że do tamtej pory byłam w niebezpieczeństwie, że znajdowałam się w łapach tego, który chciał mnie zarżnąć, w łapach tego, który chciał mnie ściągnąć w dół, który chciał mnie pociągnąć do piekła, ponieważ sam tam idzie. Zrozumiałam, że jestem w rękach diabła i zrozumiałam, że moją największą potrzebą jest znaleźć się w ramionach Jezusa. Zrozumiałam, że moją największą potrzebą jest oddać Mu swoje życie i wreszcie przestać się szamotać i zacząć żyć naprawdę. I ja wtedy, kochani, tą noc tak naprawdę zaczęłam czytać Biblię i w moim duchu, w moim wnętrzu, w mojej głębi powstało potężne pragnienie, żeby oddać swoje życie Jezusowi. Ja byłam wtedy w 100% przekonana, że On jest, że to jest Bóg, że to jest mój Zbawiciel. I oddałam Mu swoje życie. Zdecydowałam się, że dalej pójdę z Nim. I On przekonał mnie o tym, że jedynym moim błędem, jedynym moim grzechem w moim życiu nie było to, że zdradzałam, że kłamałam, że zabiłam dziecko. Nie było wcale to, tylko było to, że ja do tej pory Go nie znałam. Ale to zostało od razu w oka mgnieniu załatwione, ponieważ kiedy ja Go zaprosiłam do swojego życia, narodziłam się momentalnie z Jego ducha. Moje wnętrze zostało wypełnione Jego życiem. Od tamtej pory nie jestem egocentrycznym człowiekiem. W moim wnętrzu nie ma już egocentryzmu. W moim wnętrzu nie ma już tego miejsca wiecznego niezaspokojenia i wiecznego niedostatku. Pojawił się tam Duch Święty. Mój duch ożył. Jestem zupełnie inną osobą. Zupełnie inną osobą. Przez lata, to już 21 lat, idę z moim Bogiem przez ten świat. 21 lat znam Go osobiście, 21 lat jestem z Nim pojednana w duchu, 21 lat uczę się wierzyć Jego Słowu. Ja nie muszę dzisiaj wierzyć w Boga, rozmawiałam tutaj z dwoma chłopakami i oni się dziwili temu, ale ja nie muszę dzisiaj wierzyć w Boga, że On jest, ponieważ ja Go doświadczam od 21 lat, ponieważ kiedy człowiek decyduje się oddać swoje życie Bogu, w realny sposób spotyka się z Jezusem Chrystusem, to od tamtej pory On jest rzeczywiście pojednany. On jest rzeczywiście pojednany z tym Bogiem. Staje się jedno w swoim duchu z Bogiem, który jest duchem. Padają różne pytania, jak się Bóg objawia. On się nie objawia w sposób fizyczny. Po prostu, kiedy Go wołasz, rzeczywiście prosto z serca, to On przekonuje Ciebie w Twojej głębi, że On jest. Mogą temu doświadczeniu towarzyszyć różne uczucia. Możesz odczuć na przykład to, że spadną z Ciebie ciężary. Ja odczułam po prostu, że jestem napełniona miłością. Ja odczułam w ten sposób to spotkanie. I od tamtej pory jestem z Nim. Nie mam wątpliwości, że idę do nieba, ponieważ narodziłam się z Bożego Ducha, jestem Bożym dzieckiem.
Wiecie, różne obiegowe opinie tutaj mówią o tym, że wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi, ale to nie jest prawda. Ty możesz wybrać Boga, możesz wybrać Jezusa Chrystusa i wtedy staniesz się dzieckiem Bożym. Ale jeśli tego nie zrobisz, to nie jesteś Nim, to nie jesteś Jego i On nie ma nic wspólnego z Tobą. Jedyną rzeczą, którą możesz mieć wspólną z Bogiem, to jest Duch, ponieważ Bóg jest Duchem. I dopóki nie wpuścisz Jego Ducha do swojego wnętrza, dopóki nie zaprosisz Jezusa Chrystusa do siebie, dopóki nie zdecydujesz się, że chcesz z Nim iść przez życie i mieć życie wieczne z Nim, to nic się nie wydarzy. Nic się nie wydarzy, dopóki trwasz w swoich poglądach, tak jak ja trwałam przez 30 lat. Nic się nie wydarzy. Kiedy się wydarzyło w moim życiu? Kiedy zmieniłam pogląd, kiedy dopuściłam do siebie to, że jednak może być Bóg i kiedy zawołałam. Różnie ludzie to robią. Niektórzy mówią po prostu: Boże, jeśli jesteś, jeśli to, co ta kobieta mówi, jest prawdą, to mi się objaw, ja chcę Ciebie poznać. Jeśli tak powiesz, a to będzie rzeczywiście pragnienie Twoje, a nie tylko ściema, nie tylko jakaś rzecz na próbę, to On Ci się objawi. Mówię Ci to na 100% i daję Ci tego gwarancję, ponieważ Boże Słowo mówi, że jeśli ktoś szuka, to znajdzie. Jeśli zawołasz, to On odpowie. On nikogo nie odrzuca precz. To jest dobry Bóg. On już zrobił wszystko, dał się skatować. Nie po to, żeby teraz odrzucać ludzi, którzy do Niego przychodzą, tylko po to, żeby przyjąć, ponieważ On chce, aby wszyscy doszli do poznania prawdy. On chce, żeby wszyscy zostali zbawieni. To jest pragnienie Boga, to jest Jego wola. Jeśli kiedykolwiek zadawałeś sobie pytanie, jaka jest wola Boga dla Twojego życia, to jest właśnie taka wola. On chce, żebyś się narodził na nowo i żeby Twoja pustka została wypełniona Jego życiem. To jest przesłanie Ewangelii. Po prostu człowiek bez Boga jest pusty, jest niewystarczający i udaje tylko, że żyje. Tak naprawdę na zewnątrz udajesz, że coś tam robisz, że czymś się tam ekscytujesz, że masz świetne życie, ale wewnątrz siebie wiesz, że tak nie jest. Wiesz, że tak nie jest. Głupio się do tego przyznać. Wiem o tym. Sama głupio mi było przyznać się przed sobą, że moje życie jest paprane. Mimo tego, że na zewnątrz budowałam swoje imperium i było całkiem nieźle. Całkiem nieźle wyglądało. Dziękuję. Amen. 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 Wołam Cię dzisiaj. Wołam Cię dzisiaj. Bóg Cię dzisiaj woła po imieniu, bo On Cię zna po imieniu. On Cię zna po imieniu i On chce, żebyś był zbawiony, żebyś był uratowany. Ponieważ w takim stanie, w jakim dzisiaj jesteś, w stanie egocentryzmu, idziesz na zatracenie, ponieważ nie masz nic wspólnego z Bogiem. I nie łudź się, że jeśli idziesz na przykład do kościoła raz na jakiś czas, to znaczy, że coś tam sobie u Niego wyprosisz. Nie! Zbawienie jest za darmo, to trzeba przyjąć, dar trzeba przyjąć, to jest położone dla Ciebie na tacy. Jezus Chrystus nie stawia wobec Ciebie żadnych warunków, wobec mnie nie postawił żadnego warunku, żadnego, absolutnie. Nie musiałam nic pokutować, nie musiałam odmawiać żadnych zdrowasiek, nie musiałam niczego takiego robić, po prostu przyznałam się do swojego błędu. Tak, zbłądziłam, tak, jestem bez Ciebie, chcę być z Tobą. I to wystarczyło, żeby się narodzić na nowo, zostać uratowanym i zacząć żyć z nową, białą kartą od początku. Wszystkie winy są Ci darowane. Bóg nie liczy Twoich win, tylko to przyjmij. Amen.